Cześć, pokażę Wam ćwiczenie, które składa się z trzech uderzeń. Gramy to raz od prawej ręki, raz od lewej. Trzy równe uderzenia, przy czym pierwsze jest akcentowane. Posłuchajcie, jak to gram na werblu. Najpierw w wolnym tempie, przyspieszam, gram coraz szybciej. Kolejną rzeczą jest rozkładanie tych akcentów na tomy. Pierwszy, drugi, trzeci, werbel. Możecie także to zagrać na talerzach. Też gramy to w wolnym tempie. Jak poczujecie się pewniej, możecie przyspieszać. Dodam stopę z talerza. Ostatnią rzeczą jest wykorzystanie tych trzech uderzeń w rytmie. Gram już to jedną ręką, co jest trudniejsze. Trzy uderzenia grane jedną ręką na hi-hecie. To są trzy szesnastki. Gramy też je akcentowane troszeczkę na raz. Posłuchajcie, jak to brzmi. Gram na hi-hecie, troszkę potem jeszcze otwieram hi-hat, a następnie gram na rajdzie i tu z kolei zmieniam akcent. Gram akcent na trzy, na ostatnie uderzenie. Przy czym są to cały czas te same trzy szesnastki. Ta-ta-tam, 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 ta-ta-tam.